czasami spotykamy się z opiniami, że w Kościele zbyt mało mówi się o osobowym złu, o szatanie, że ludzie już wcale w niego nie wierzą, bo mówi się im ciągle o miłosiernym Bogu. I powiem szczerze, mam z tym pewien problem. Wiemy doskonale, że to nie szatan jest bohaterem Ewangelii, lecz Jezus. Ewangelia to dobra nowina, której nie należy wykorzystywać do straszenia piekłem. A z drugiej strony, wielu ludzi miłosierdziem Bożym usprawiedliwia swoje duchowe nieróbstwo i bagatelizuje grzech, który na początku niewinny może urosnąć do tragicznych rozmiarów i wywołać lawinę zła, której finałem jest wieczne potępienie. Chrystus przyszedł, aby nas zbawić. I to jest dobra nowina Ewangelii. Ale zbawić właściwie od czego? Od niewoli grzechu. Na krzyżu Chrystus zgładził grzech swoją miłością. To tam otworzyło się Jego serce i tam jest źródło Bożego miłosierdzia. Nie zmienia to faktu, że nadal ulegamy pokusie grzechu i wybieramy zło zamiast dobra. Niemniej jednak Chrystus o nas nie zapomina. Uczy nas swoim przykładem modlitewnego skupienia. To On nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz, gdzie mowa jest o pokusie i złu. Pamiętajmy, że Chrystus nie zrobi za nas wszystkiego. On czeka, aż otworzymy się przed Nim i zaprosimy Go do naszego życia. Nie wystarczy znać Jezusa, bo jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, i demony doskonale Go znały. Z Jezusem mamy być ściśle zjednoczeni. Mamy z Nim rozmawiać, mamy Go słuchać, ale co najważniejsze, mamy Go kochać. Jezus dla chorych i opętanych miał zawsze czas. Ewangelia mówi, że wielu uzdrowił. Wielu nie znaczy wszystkich. Na pewno jest coś, co i Ciebie boli, co sprawia Ci trudność. Nie chowaj tego dla siebie. Mów o tym Jezusowi. Niemniej jednak żalu, jeśli Bóg rozwiąże Twoją sprawę nie tak, jak Ty chcesz, ale jak On tego chce. I to jest chyba najtrudniejsze w modlitwie Ojcze Nasz, gdy mówimy: bądź wola Twoja.